zobaczyć, jak wspaniale gra i zdobywa Puchar Polski. Rozsławił tym Białogard, nasze miasto, i za to, że Sebastian, po tym wypadku odnalazłeś się, jesteś tak wspaniałym zawodnikiem, chciałbym ci wręczyć nagrodę burmistrza i czek. Odbierzesz go lub w kasie, lub przelewem przelejemy. Podziękujmy mu wszyscy. To jest wzór sportowca, wzór fartuchu. Zobaczymy go jeszcze pokazać, co potrafi, a dziś już bardzo serdecznie ci, Sebastian, dziękuję. Wybijaliśmy pale, Kafar natrafił na olbrzymi przewód. Przewód energetyczny, jak się okazało, jest to przewód zasilający nasze całe miasto. Na planach on był 1,5 metra obok. Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu pracowników urzędu i pracowników zakładu energetycznego, a szczególnie podziękowania panu dyrektorowi Dariuszowi Dudkiewiczowi, udało się katastrofę odsunąć. Mogliśmy iść dalej. Gdy już stały mury i chcieliśmy się połączyć z budynkiem szkoły, okazało się, że wymiary kondygnacji budynku szkoły nie zgadzają się z rzeczywistością. Trzeba się było dopasować, przeprojektować i połączyliśmy się nie tylko kondygnacjami, ale także windą dla osób niepełnosprawnych. No ale już nie było niespodzianek. No media mają. Władze naszego miasta od wielu lat systematycznie rozbudowują i modernizują bazę sportową. Dzięki temu mogę Państwa dzisiaj tutaj wszystkich gościć w tej pięknej, nowo wybudowanej sali sportowej. Ta sala była bardzo potrzebna w szkole. Od w zasadzie ubiegłego tygodnia, bo już zaczęliśmy tutaj zajęcia przed oficjalnym rozpoczęciem, bo młodzież nie mogła się doczekać tego momentu. Sala ta zapewnia nam zdecydowaną poprawę warunków w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Dla młodzieży jest alternatywą doskonalenia się w takich dyscyplinach sportowych, których wcześniej nie mogliśmy prowadzić na tej naszej małej, niewygodnie usytuowanej sali gimnastycznej. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do spełnienia się naszych marzeń. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, nie wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, w tym pomieszczeniu doznają duchowego odpoczynku i umocnienia zdrowia, duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Niech to miejsce i wszystkich tutaj przebywających błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Nasze wspólne słowa, nasze wspólne dni, gdzie zachodzi ciepłem Twego ciała, ja i Ty. Nasze wspólne myśli rozpoznają nas, kiedy wschodzi słońce, promienieje.
Twoja twarz. Ja w każde popołudnie inny jadam chleb. Obcy ludzie mówią mi, że kochają mnie, kochają mnie. Nastąpiło otwarcie hali przy gimnazjum nr 1 w Białogardzie. Myślę, że każdy nauczyciel wychowania fizycznego marzy o takich warunkach. W tym tygodniu wraz z uczniami mieliśmy okazję przetestowania hali. Niewątpliwie wpłynęło to też na frekwencję. Zdecydowana większość uczniów uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego. A my na pewno jako nauczyciele wychowania fizycznego będziemy mogli lepiej przygotować młodzież do zawodów sportowych.